Witam wszystkich z tej strony ULAT. Taka ciekawostka, zresztą już mówiłem to na pewnie jednym z poprzednich filmów. Ja sobie projektu airsoftowego nie składam w tym roku, bo będę składał kompa i powiedzmy, że to pochłonie cały mój zapas finansowy, który powiedzmy mógłbym przeznaczyć na takie zabawki. Ale to nie znaczy, że nie będę budował projektu, jak się okazało, bo znaczy wcześniej był projekt Przemka, a teraz będę składał projekt dla paśnika. Paśnik poszedł po grubości, bo Przemek kupił Krajtaka i mieliśmy w nim podstawowe rzeczy, żeby zrobić z niego przyzwoitą DMR-kę. Natomiast paśnik poszedł, powiedzmy, bez hamulców. Po prostu tak jak ULAT, czyli to jest dobre, wstawmy to. To jest dobre, wstawmy to. No może nie do końca, nie pojechał aż tak hardkorowo jak ja, bo na przykład zębatki kupił w miarę normalne. Ale no powiedzmy, że to jest kompletny składak. To jest, budujemy replikę od zera. Z tą różnicą, że ja za bazę brałem, powiedzmy, gearbox. Dla mnie gearbox był punktem wyjściowym, natomiast dla paśnika punktem wyjściowym było body zewnętrzne i wymuszenie na tym gearboxa, bo body jest od Krajtaka i gearbox też jest od Krajtaka. Co prawda nie wiem, jak to będę nagrywał. Nie wiem, ile to zajmie odcinków, ile to będzie faktycznie roboty, ale to jest dużo. Ja trochę mam bałagan, więc nie przeraźcie się, ale tak to wygląda. I mam z tego złożyć replikę. I tak naprawdę mam na to tydzień. Znaczy, nie no, gdzie tydzień? Dzisiaj jest czwartek i dobrze byłoby to w niedzielę przetestować. Jak wszystko oczywiście uda się poskładać i niczego nie będzie brakować. Już widzę, że nie mam sprężyny. Bo o tym nie pomyśleliśmy, tutaj jakieś sprężyny mam, więc coś tam wstawimy i zobaczymy, jak to będzie ze szczelnością, bo ja wiem, mam sprężyny opisane, jakie powinny dać FPS-y, więc zobaczymy, jak to tu będzie. I powiem tak, no to będzie ambitne i bardzo szybkie do zbudowania, znaczy musi się złożyć na Aegisa, ja na niedzielę muszę go przetestować, żeby w przyszły piątek to mogło już strzelać na Aegisie. Więc wow, to może być trudne. Mam nadzieję, że niczego mi nie brakuje, no poza tą cholerną sprężyną i jakoś to poskładam i że to wszystko będzie do siebie przede wszystkim pasować, bo autentycznie to jest coś, czego się boję, bo swój projekt składałem przez dobre 4 miesiące, dobierając części, uzupełniając itd. A tutaj no mam góra półtora tygodnia. Na ewentualne poprawki, wszystko i to powinno strzelać i dać i wytrzymać strzelanie na Aegisie. I jeszcze fajnie, jakby to dobrze strzelało, nie? Trochę się boję, przyznam się, siadając do tego. No ale cóż, powiedzmy, że podjąłem się tej roboty, a paśnik za to zapłaci. On wie. Musi wiedzieć. Ale dobra. Pokażmy tak naprawdę, tak szybciutko, co to będzie. Co prawda, oczywiście ja będę pokazywał, jak to składam, więc dokładnie będziecie widzieli, jakie części idą. Ale baza. Baza jest oczywiście body od Krajtaka. Czekaj, daj się to złożyć, no musi się dać to złożyć bez niczego. Czyli to będzie baza główna, środeczek. Do tego mamy kolbę, to jest od Retro Arms, kolba. Już przykręcona, szczerze nie wiem do czego. Cholera jasna. Co z prowadnicą? Na domiar złego właśnie zdałem sobie sprawę, że nie mam też prowadnicy sprężyny i powiem szczerze, nie wiem co z tym zrobić. Czy od czegoś będzie pasowała? Cholera jasna. No dobra, no będę się zastanawiał, będę szukał. Także na razie, to jest body. Krajtakowe. Kolba od Retro. I cały front, lufa zewnętrzna to jest jako jeden element i to jest też od Retro taki zestaw. Paśnikowi się też podobały i chcę tak zrobioną M-kę. Ta M-ka ma być taka klasyczna, gdzieś tam 400-440 FPS do lasu i z możliwością szybkiej zmiany, żeby zrobić z tego C-kubówkę. Tyle. Co do środka? Do środka oczywiście gearbox od Krajtaka, no bo on będzie pasował do body od Krajtaka. Tam ma oczywiście części, tak? Popychacz, niepopychacz, płytka selektora. Przerywacza nie ma. Chyba. Chyba, że jest w środku. Nie ma przerywacza. Nie ma sprężynki przerywacza. Kuźwa. O
Oj, tu będą duże braki w częściach. Dobra, przerywacza nie musi być, bo peron optyczny nie potrzebuje przerywacza. Ulad zapomniał. O, ja już widzę, że to będzie problem, żeby to złożyć w tym czasie. Dobra, wracając, no bardzo będzie szkielet od Klejtaka. Zębateczki pójdą od Tornado, tak w sumie jak i cały zespół pneumatyki, bo jest to wyszabrowany z poprzedniej repliki paśnika zespół pneumatyki Tornado, czyli tłok aluminiowy, głowica aluminiowa wyciszona, głowica cylindra wyciszona, cylinder stalowy, to jest typu pierwszego. I dysza też aluminiowa, czerwona, ona jest już trochę tutaj wytarta, bo no, miała dość ciasno w komorze od Prowina. Czemu tutaj taka krótka sprężyna, to nie wiem, ale będziemy to ogarniać. Co tu jeszcze powiedzieć? Zębatki pokazałem, to pokazałem. Zębatki są szybkie, bo to jest 13.1 przełożenie. Do tego jeszcze będzie to napędzał silniczek Tornado F1 HT. Ten tańszy troszkę, bez aluminiowej dupki. A elektronika to będzie peron optyki, optical, czy jakoś tak. No i jakaś sprężyna i jakaś prowadnica. I powiem szczerze, no teraz mam autentycznie problem, skąd ja wezmę prowadnicę. No ale dobra, spróbujemy to poskładać, przynajmniej na tyle, na ile mogę. Czyli wypodkładkować zębatki, ustawić wszystko, nasmarować. Sprawdzić szczelność, złożyć lufę. Komora będzie Prowina z lufą od Promyka. Całkiem fajna lufa i krótka lufka, bo to jest 209 mm. 205 mm, przepraszam. I co ciekawe, taki bajer, bo to mieści lufę około 28 cm, ale paśnik wpadł na pomysł, że wstawi sobie coś takiego. To jest element, który podświetla kulki i chcemy, plan zakłada, że wstawimy to do środka. Co prawda to nie wchodzi za bardzo. Jest trochę za grube niż tutaj to wewnętrznie, znaczy ja trochę zrobiłem błąd w pomiarach, bo się okazało, że końcówka ma większą średnicę niż dalej, więc będę musiał jakoś zmniejszyć średnicę tego, żeby to tutaj dobrze wchodziło. No ale to nad tym jeszcze pobieduję. Jak to mi się nie uda złożyć, to na razie nie będę się tym przejmował. Ważniejsze, żeby ta replika po prostu strzelała, żeby dało się ją przetestować. A już widzę, że będzie problem. I to dość poważny. No dobra. Co ja więcej mogę powiedzieć? Nic. Bierzemy się do roboty i składamy to. Mam nadzieję, że przynajmniej większość uda mi się dzisiaj zrobić. Mamy gearbox. Znalazłem prowadnicę od klasikarni swojego. I ona może być tak, że uda się ją wpasować. Co prawda będę musiał zwęzić tutaj jeden z tych zaczepów. Ze względu na to, że po prostu jest za gruby i nie będzie wchodził tutaj przez otwór. Pokażę, o co mi chodzi. Bo tutaj otwór na górze jest szerszy, na dole jest węższy. I od góry to by praktycznie weszło. Chociaż nie, też by nie weszło, też problemy brakuje. Więc albo będę musiał poszerzyć te otwory, ale raczej będę szedł ku zwężeniu tych zębów. Pilniczki poszli. A na razie zaczniemy od tak naprawdę wstawienia elektroniki. Zapaśnik sobie zażyczył, żeby oczywiście był hard trigger. Tutaj ja nie wiem, czy mi się to uda od razu ustawić, bo to nie jest takie hop-siup. W Perunie przede wszystkim, bo w Perunie, mając jeszcze do tego zwykły spust, tak, bo to jest spust retro. Oczywiście kolor czerwony. Niestety musimy się liczyć z tym, że ustawienie czułości spustu będziemy robić na położeniu spustu, tylko i wyłącznie, tak? Czyli prawda jest taka, że będziemy musieli tutaj dawać jakieś pewnie podkładki gdzieś tutaj, żeby ten spust tutaj dobrze pracował. No, będzie, może być to upierdliwe. Także widzę, że też nie mam sprężynki spustu, którą będę musiał gdzieś u siebie znaleźć. Ale najpierw wstawiamy układ MOSFET. Chwała Bogu, nie muszę budować okablowania, tylko po prostu wstawiam peruna i tyle. Czy perun daje śrubki do przykręcenia? Nie daj tego podkładkę. Jejku, 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 i naklejeczki.
cholipka, no. To nie będzie takie hop-siup. A ty, tak to się robi. Dobra. Nie będę miał wszystkich śrubek. Moment, chociaż tu miałem takie usterte części do... Ale to jest do body. Cholera, nie ma więcej części, czyli brakuje mi znowu śrubki. Dobra, jakoś to ogarniemy. Oczywiście przed wklejaniem czegokolwiek warto wszystko odtłuścić, żeby się światło nie dostawało do peruna. Bo wiemy, że mój perunek, na przykład ten, który mam w krajtaku, lubi sobie tak strzelić sam z siebie. Dobra, to mamy. Teraz tak, powinienem tutaj nakleić. Teoretycznie podobno może zostać ta płytka, aczkolwiek ja zawsze na nią naklejam mimo wszystko naklejkę tą od czujnika. Czyli może nawet ją powinienem zdjąć, chyba ją zdejmę. Ja użyję na razie czysto białej. Nadzieję, że tak będzie ok. Na szczęście będę miał tutaj dostęp z tej strony, więc nie będę może musiał tego wszystkiego cały czas rozbierać. Lecimy dalej. Teoretycznie powinienem użyć tej podkładki, żeby to przykręcić. Tylko, że nie mam śrubki. Bo niestety okazało się, że paśnik nie załatwił śrubki. Może od tytana, bo w zestawie tam są śrubki. Nie wiem, jak tam wygląda w górnym, zaraz zobaczmy. Czy tak to się będzie zamykać? Tak, bez problemu, tu jest sporo miejsca, więc tak zostawimy. Tu jeszcze mamy tą fajną, ten fajny element, który nam zabezpiecza kable. I to wszystko tu się mieści. Idealnie. Super, ja jestem już zadowolony. Teraz szukam śrubki. No dobra, znalazłem śrubkę. Zaliczyłem, że przydadzą mi się śrubki od Retro Arms albo od Tytana, ale były po prostu za krótkie. Ale znalazłem jakąś inną, włożyłem podkładkę, przykręciłem, więc powiedzmy, że to mamy gotowe. Nie będzie potrzebne. W międzyczasie znalazłem też sobie sprężynkę od spustu, bo niestety Retro nie daje takiej sprężynki, a tutaj oczywiście nie było. Ale mam nadzieję, że wszystko będzie pasować. I chyba jest ok. Dobra. To teraz powinniśmy wziąć się w sumie za zębatki. Bo złożenie zębatek, włożenie tego wszystkiego do gearboxa pozwoli mi zrobić pierwsze testy nawet bez użycia pneumatyki, czyli sprawdzenia, czy wszystko działa chociaż. I tak, te zębatki to jest ewidentnie 13 do 1, czyli kurcze szybkie będą. Ojej, jaki to będzie szybkie. Najpierw wkładamy i zobaczymy, ile mamy luzu na ewentualne podkładkowanie. Bo niestety łożyska w gearboxie krajtaka dość mocno wystają. I pytanie, czy tutaj będę miał w ogóle luz na to, żeby nad tym popracować. No i oczywiście już mamy problem, bo nie chce się zamknąć na tych zębatkach. Ale która to zębatka? Ach. No. Kurde. No i mamy problem. Zębatki są za grube. Bo łożyska za wysokie. Łożyska są tak wstawione, że nie będę ich wyjąć. Czy ja mam inny komplet zębatek? Tyle nie to zębatka. Spodziewałem się, że będą jakieś problemy, ale nie spodziewałem się, że będą aż tak szybko. Problem leży w zębatkach. Nie wiem, czy to będzie widać na filmiku, ale łożyska w krajtaku są zrobione tak, że to środkowe to bardzo mocno wystaje do środka. Ze względu na to, że z tyłu chodzi płytka selektora i tutaj ma być płasko. Więc to łożysko dość mocno wchodzi do środka i nie da się go wbić głębiej. I problem jest taki, że zostaje dość mało miejsca na zębatki pomiędzy tymi dwoma łożyskami i ten zestaw zębatek po prostu nie pasuje. Ja w sumie w życiu bym nie pomyślał, że będę miał z tym problem. I tak naprawdę próbowałem jeszcze zębatki od Specny.
taki trochę ambitniejszy zestaw. Dość solidnych zębatek, które używałem już w kilku replikach. I one też nie pasują. Tu w ogóle osie są na tyle grube, że nie wchodzą w te łożyska. I powiem szczerze, nie mam pojęcia, co z tym zrobić. I boimy się, że to się skończy tylko i wyłącznie na zakupie oryginalnych zębatek do Krajtaka, które kosztują, bądźmy szczerzy, chore pieniądze. Bo zestaw zębatek do Krajtaka to jest 500, bez mała. A do tego ja nie jestem w stanie ruszać dalej z robotą. Tak naprawdę jestem zablokowany. I to najbardziej wkurza. A mamy mało czasu. Bardzo mało czasu, więc obstawiam, że niestety wstępny plan, żeby to pojechało na Aegisa, się nie uda. Ja tu poskładam może jeszcze co nieco, ale co ja zrobię? Pewnych rzeczy nie przeskoczę, tak? Nie mam nawet jak sprawdzić, czy wszystko działa, czy wszystkie czujniki są dobrze w momencie, kiedy no, Perun nie może otrzymać informacji o zębatce, bo zębatki nie ma. No nie wiem, no trudno, na razie nic z tym nie zrobię. Wkładam to tyle o ile. Sprawdzę jeszcze, czy pasuje cylinder i wszystko, czy wszystko siedzi, czy tłok pracuje na prowadnicach, bo to jeszcze warto sprawdzić. Zanim będziemy zamawiać kolejną stertę części za kupę złotówek. Bo naprawdę jestem, autentycznie jestem w tej chwili przerażony. Aha, tłok też będzie wymagał trochę pracy, bo chodzi bardzo ciasno na prowadnicach, więc to jeszcze, ale tutaj to dam radę nad tym popracować. Spust. Wchodzi. Tu też wchodzi, więc powinien być ok. Co tu nie pasuje? Spust jest ok. Czyżby MOSFET był za gruby? Czyli ja w swoim Krajtaku w sumie też miałem tam problem, żeby go upchnąć, ale tam są te pianki. A kolejny problem, który mam, to ten element w gearboxie. To będę musiał wyciąć, bo to dociska tutaj MOSFET od góry i on się wtedy nie mieści. O Jezu, to będzie dużo roboty. Dobra, jeszcze sprawdzimy tylko tutaj, czy chociaż to pasuje na swoje miejsce. Czykolwiek będzie pasowało, zaczynam mieć wątpliwości. A nie. Dobra, cylinder chociaż pasuje z głowicą. Idealnie, więc tutaj nie będzie go długaniny. Ja pierniczę, to miała być łatwa robota, szybka. Na fuck. Dobra, na dzisiaj to tyle. Więcej nie zrobię, więc jeszcze tylko doszlifuję ten element, żeby ładnie go zamknąć móc z tym wszystkim. No i cóż, będziemy czekać na zębatki. No i raczej na Aegisa się z tym nie wyrobimy. Dobra, z zębatkami jestem utknięty, więc na razie tematu nie ruszam. Musiałem przerobić szkielet gearboxa, ponieważ tutaj był taki ząbek, który pokazywałem. Musiałem go wyciąć. Teraz gearbox spokojnie mi się zamyka, więc ten problem mam rozwiązany. Udało mi się wpasować tutaj cylinder z całą pneumatyką. Jak widać. Sprawdzam teraz, czy dobrze siedzi komora. Czy dysza będzie odpowiedniej długości. Wychodzi na to, że chyba wszystko będzie naprawdę spoko z tą komorą i tą dyszą. Więc wydaje się, że największy problem zostają zębatki. Niestety zębatki okazują się, że są cholernie drogie. Bo to 4,5 stówy, bo niestety jesteśmy chyba skazani na oryginał. Krajtakowe. I to będzie bolało. Więc na razie jeszcze właśnie sprawdzam teraz. Jeszcze założę tutaj lufę promyka. I wtedy sprawdzę, czy też dysza w pełnym wysunięciu dochodzi do gumki. Na razie zapowiada się to spoko. Ja planuję teraz złożyć w gearbox, bo w sumie nie jestem więcej w stanie w tej chwili zrobić tutaj. Więc składam gearbox, jeszcze tylko poszukam, może znajdę sprężynkę od spustu, żeby też już tutaj wstawić. No i w sumie tyle. No. Nic więcej nie jestem w tej chwili w stanie zrobić, tak? Trochę szkoda, bo naprawdę liczyłem, że będzie ta replika gotowa na Aegisa, a tu już widzę, że to będzie lipa. Bo zębatki są drogie i też nie wiadomo, czy uda się je ściągnąć na szybko. Może spróbujemy gdzieś to z zagranicy trochę taniej załatwić, no ale zobaczymy, co z tego wyniknie. Dobra, to zaraz składamy komorę i sprawdzamy. Dobra, poskładaliśmy komorę z lufką. Ja wiem, że to jest straszny bałagan. Ja sobie zdaję z tego sprawę, ale robię kilka rzeczy na raz, jednocześnie pisząc paśnikiem, bo próbujemy jeszcze wpasować
tłumik tracer do lufy zewnętrznej i on tu tak prawie wchodzi, więc będziemy musieli trochę go zmniejszyć, a to później. Hop, na bok. A tak, poskładałem, wstawiłem gumeczkę Krajtaka, bo z doświadczenia wiem, że te gumeczki są naprawdę super i już widzę, że będzie się uszczelniać, więc ja jestem zadowolony, wyczuwam. Zresztą widzicie, tu jest lekko odpycha dysza komorę, więc dysza dosięga do gumki, więc jest super. I tak naprawdę mamy większość rzeczy poskładanych, gearbox siedzi, spust działa. Cały spust jeszcze będę musiał jakoś podkładkować, żeby on był, powiedzmy, częściowo wciśnięty, żeby zrobić hair trigger dla pioruna. Jest to trochę upierdliwe, ale daje się to zrobić. Mam już ustawione przy selektorze zębatki do dwustronnego selektora, jeszcze tutaj jedna zębateczka, którą jeszcze będę musiał wstawić. I co prawda nie jestem w stanie teraz iść dalej z gearboxem, nie mogę testować pioruna, gdyż nie mam zębatek. Bez nich się za bardzo nie uda to zrobić, tak samo nie jestem w stanie sprawdzić, jak to będzie się działo w silniku. Ale mogę w sumie wstawić wszystko do body i sprawdzić, czy wszystko siedzi na swoim miejscu, czy wszystko pasuje. I tym się właśnie teraz będę zajmował. Co prawda najpierw trochę zrobię to w porządku. Dobra, gearbox mam poskładany, więc próbuję spasować to wszystko do body. Co prawda mam pewien problem, gdyż właśnie użył tutaj dość nietypowej śruby, żeby tą kolbę zamontować. I nie wiem, jak tego odkręcić. Trzeba mieć bardzo długą nasadówkę. To jest chyba śruba 10. Mój ślubokręt by wszedł, ale tam nie jest krzyżak, więc nie jestem w stanie odkręcić kolby, więc na razie kable musiałem puścić tak bokiem. Na razie nic ich nie naciska. Ale będę miał problem na przykład, żeby założyć i sprawdzić na przykład, czy to się zgrywa z górnym body. Więc tutaj niestety jestem uziemiony. Ale mogę to sprawdzić tutaj, założyć chwyt pistoletowy, bo też oczywiście jest nietypowy. I zobaczymy, czy to wszystko pasuje, czy da się wstawić silnik i tak dalej. Dobra, mamy osadzony gearbox. Selektor działa jak powinien. Siedzi wszystko równo, prosto, więc jest chyba ok. To wybrała te kable tak trochę wystają, no, ale na szczęście nie są zgniecione, nic im się nie wydarzy, mają sporo miejsca. To teraz spróbuję zamontować chwyt pistoletowy, bo taki fajny chwyt pistoletowy od Madbulla. Zobaczymy. Dobra. Silnik siedzi, fajnie wszystko, chwyt ładnie się zgrał. Naprawdę fajnie to wygląda, fajnie to się prezentuje. Ok, moim zdaniem jest naprawdę spoko. Jeszcze spróbuję wstawić tutaj ten fajną blokadę blokadę magazynka. Zobaczymy, magazynki się w nią wpinają. I w sumie to będzie wszystko, co mogę dzisiaj zrobić. Bo nawet nie jestem w stanie założyć górnej części body ze względu na te kable, które tutaj wystają. No, na to nic nie poradzę póki co. Dobra, i mamy. Magazynek siedzi. Więc wszystko pasuje. Więc tyle, na ile mogłem, to zrobiłem. Zanim montowałem tutaj drugiego selektora ognia, bo uznałem, że to bez sensu, że nic mi to nie zmieni. Na razie niech on sobie tam leży gdzieś tam w opakowaniach. I tyle, na dzisiaj kończę, no bo nie jestem w stanie nic więcej zrobić bez zębatek. Tak? Szkoda, bo może bym się wyrobił na Aegisa, bo wyjątkowo dobrze idzie reszta roboty, poza oczywiście zębatkami. Chociaż to oczywiście mogłoby generować więcej problemów. Ze względu na to, że, no bądźmy szczerzy, tam by dopiero było testowanie, czy MOSFET dobrze działa, czy wszystko dobrze łapie. No ale na razie jest całkiem spoko. Dobra, co się udało, to się zrobiło. Co prawda, tak jak już mówiłem, na zębatkach niestety utknąłem. Nie jestem w stanie wstawić żadnych, które posiadam. Te, które kupił paśnik, nie pasują. I niestety jesteśmy zmuszeni kupić oryginalne zębatki Krajtaka, więc to niestety trochę potrwa. No i jasne stało się, że niestety na Aegisa raczej tego nie ogarniemy, nie złożymy do końca. Więc no ten plan niestety kaput. Może się uda, że na snafów się wyrobimy, aczkolwiek też nie jestem pewien. Zobaczymy. Może.
Ale tak czy inaczej udało się trochę zrobić, tak? Wstawiłem pneumatykę, dopasowałem, bo tłoczek trochę miał ciasną tutaj na prowadnicach wewnątrz, więc lekko go szlifnąłem, teraz chodzi ładnie równo. Co prawda nie smarowałem tego jeszcze, no ale wiadomo, to na razie jest tylko poskładane, dopasowane. To samo dysza dopasowana do komory, komora złożona z lufą, z gumką. Sprawdziłem, czy pasuje chwycik, włożyłem spust, włożyłem blokadę magazynka. Praktycznie większość takiej roboty, którą chciałem sprawdzić, czy wszystko pasuje, mam zrobione. Zostało mi tak, no wstawienie zębatek, tak? Jak wstawię zębatki, no to trzeba będzie wszystko wyregulować, MOSFET i tak dalej, zobaczyć, czy to wszystko dobrze łapie. Jednocześnie regulując MOSFET, ustawić spust. Bo zależy paśnikowi, żeby był head trigger, więc trzeba będzie to jakoś to podkładkać, żeby on był już od razu mocniej wciśnięty, bo spust wybrał klasyczny, nie wybrał tego z regulacjami, więc niestety będę musiał to jakoś inaczej wymyślić. No ale to jest do zrobienia, bo to takimi rzeczami już też się bawiłem. Co tu więcej? O zębatki, smarowanie oczywiście i sprawdzenie przede wszystkim jak to strzela, no i dopasowanie sprężyn, bo paśnik chciał dwie, jedną na 350 fps do budynków, a drugą na 410-420 do lasu. Czyli tak powiedzmy rozsądne. No ale to będziemy jeszcze dopasowywać i tak dalej. No najpierw muszę mieć zębatki, prowadnice, żeby w ogóle mieć tu jak zmierzyć jakiekolwiek parametry. Więc na razie jesteśmy na tym poziomie. Co fajne, bo plan był taki, żeby włożyć tracera do tej lufy zewnętrznej. I to udało się osiągnąć. Tracer tam siedzi, udało się go wstawić. To on siedzi tutaj bardzo ciasno i jeszcze będę musiał troszeczkę nad tym popracować, żeby to wchodziło luźniej, tak? Ale po prostu nie chciałbym się na razie z tym grzebać, w sumie bardzo późno skończyłem, więc odłożyłem na bok i powiedziałem, że dość na dzisiaj. I w sumie tyle. Niestety to teraz skończy się ten pierwszy film chyba z tego projektu, bo tak to będę musiał zrobić. Drugi film nakręcę w momencie, kiedy dostanę resztę potrzebnych elementów, czyli potrzebuję prowadnicy, ewentualnie jak nie dostanę oryginalnej, to dopasuję jakoś ze swoich. Potrzebuję na pewno zębatek potrzebuję i sprężyn tak naprawdę. I powinno wszystko śmigać, tak? Tyle mogę powiedzieć. Dobra. Jak są jakieś pytania, to piszcie, bo tutaj może być sporo pytań. Jakby ktoś miał jakieś tam zastrzeżenia, uwagi czy coś. Pytana, to jak najbardziej. Zapraszam do komentarzy. Postaram się odpowiedzieć. Może coś mi podpowiecie ciekawego. O ile projekt nie będzie skończony, zanim pojawi się ten film, bo istnieje szansa. Bo powiedzmy, jest to któryś film z kolei, który nagrywam, a nie staram się ich nie rzucać jeden po drugim. Tylko strzelanie, filmik serwisowy, czy jakaś tam recka, strzelanie i tak dalej, i tak na zmianę. Więc może być tak, że ten film się pojawi dużo już nawet po tym, jak to faktycznie będzie złożone. No ale cóż, no tak bywa niestety, jak nie chce się wrzucać codziennie filmików, a nie chce wrzucać codziennie, bo potem mi znowu materiału zabraknie. Dobra, no to w sumie tyle. Dzięki za oglądanie i zapraszam ponownie.